Witam was dzisiaj średnio serdecznie, z tej strony Karolek 95. No mówiłem, że zaraz pod kurzem, ja... Okej, mistrze, zaczynamy kolejny odcinek, który będzie się nazywał Wielkie Pranie. Wiem, trochę zarosłem, nieważne. Sip. Wielkie Pranie. Dzisiaj sąsiad urządza Wielkie Pranie, najwyższy czas wyprać brudną bieliznę. Może od jego dziewczyny, chociaż nie, on zawsze sam żył. Nieważne, rozpoczynamy odcinek. Właśnie, tu teraz były jeszcze wskazówki, że coś z tym psem. Mówiliście mi, że teraz będzie jakaś akcja z psem. Niedobrze. Ale dobra, zaczynamy od otwarcia komody Woody i jedziemy. On idzie po jakiś proszek. Ja tutaj będę się bardzo głowił, co on tak naprawdę chce robić. Do kibelka. W kibelku w apteczce będzie, musi coś być, no nie ma wyjścia. Mamy kulki, żeby się przewrócić. Nie ma nic? No nie, dobrze. Teraz gdzie ma pralkę? Pralkę chyba ma na samym dole. No tak, tu jest pies. Muszę zbadać żerć. No dobrze, tu jeszcze mam jakiś odkurzacz. Czy on w ogóle będzie odkurzał? Nie wiem, ale odblokowały mi się nowe pomieszczenia. Jest to jego pokój. Może pójdźmy na górę. Mogę wejść pod łóżko? Mogę. Chociaż najpierw pójdziemy do kuchni. Sorry, za te moje odruchy mam lekkie od Tureta, nieważne. Dobra, tu mam jakiś kabel. Teraz... to mu wsadzimy tu. Jak to? Tylko ładuj to! Karma dla ptaków. Żelazko, gdzie jest żelazko? Na samej górze. Tu nic nie ma. Odcięty kabel będziemy musieli połączyć z żelazkiem prawdopodobnie. Tu mamy nóż jeszcze jakiś. Pum, pum, pum. Będziemy mogli go zabić? Nie. Woody, nie rób tego. Dobra, on teraz idzie to sobie wywieźć. Aha, idzie po to. Choć muszę się napić, bo och, to będzie gadania w tym odcinku. Ja naprawia, dobra, teraz idzie nakarmić rybki. Aha, karma dla ptaków, damy mu zamiast karmy dla rybek pewnie. Tu są rybki, tu jest ta karma. Karma dla rybek, dobra. Jakoś się z tym połapiemy, spokojnie mamy czasu, okej, sypim tam ten arszenik. Z powrotem pościągać ciuchy. Piesek niech se tu będzie, ja teraz zobaczę co on będzie robił. Aha, ściąga pranie, prawdopodobnie. Idzie do żelazka, a z żelazka... Jak już poprasuje, to pójdzie... Gdzie? Gdzie pójdziesz, Wiesiek? A, właśnie. Właśnie tak też myślałem, szybciej. Jeszcze będę musiał coś robić na dole. Tak? A, na dole pewnie, tu kabel. Tu mam coś do wzięcia, jakieś mydło, ale masakra. Dobra, on teraz idzie do pralki i my sobie pobawimy troszkę na górze u niego. Mógłbyś zrobić szybciej, Karol, naprawdę. Dobra, tu mamy to żelazko, z żelazkiem niestety, o tu mogę coś wziąć z szafeczki, być może. A? No dobra, nie to nie, no się będę prosił. Dobra, co my tu mamy? Nóż. Łopatka. No dobra, to będzie ciężko. Karma dla... idzie prasować? Nie? Dobrze, że wyłączyłem sobie limit czasu. Szybciej, dzięki. Pomyśl, mamy cztery rzeczy. Tylko. Dopiero cztery rzeczy. Odkurzacz. Co będzie robił tym odkurzaczem, to ja nie mam pojęcia. Tu mamy ziemię. Idź do... Tu będzie dużo rzeczy. Repsa! Refleks, dobra. Pip. I teraz mój sąsiedzie drogi. Czy jesz chleb w szpitalu dla ubogich? Nie wydaje mi się. Kopnij tą zebrę w dziąsło, co? Znaczy nie, tu nie ma dziąsła. Zresztą nie wiem jak, gdzie tam zebra ma dziąsło, ale nieważne. Pip. Ja mogę wziąć to żelazko. Spróbuję. Coś tam zrobiłem. A, tak, w ten sposób. Dobra, to będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy sąsiadowi dzisiaj. I co, i co? Będzie złamany kręgosłup? Co to ma być? No co to ma być? Dobra stary, pali ci się deska, weź to napraw, a nie grzesz japę jak koń. Dobra, wychodzimy. Z żelazkiem zrobione, idziemy coś z rybkami najpierw zrobić. Ja to rozważę. Może tak, odcięty kabel, może tutaj. Nie? Karma... No jak to nie? Ha! Dobra, to była jakaś podpowiedź. Karma dla coś tu wziąłem. Nie wystarczy karmić rybki, trzeba im jeszcze myć akwarium. Spróbujemy wszystkim, no.
łopatką, kablem. Nie możesz bić ich kablem? Tym też nie. A kuleczki? Nie. Jakby tu zrobić? Dobra, w takim razie zejdźmy. Nie. Teraz będzie problem. Też mogłem wyjść i... Wejdę pod łóżko. Zaczajmy się na niego. Zaczajmy się i będzie tak, wejdzie. Jeb łokieć! Znaczy jak chcecie, jak nie, no to tak mi to obojętne. Prawda? Dobra. Znowu mu rypniemy żelazko. Gdzie karmić rybki? Dobra, znowu się wkurzy, nieważne. Ojej, no i co jest z tym żelazkiem? No to mi nie nabije drugiego punktu, tu trzeba działać. No szybko iść na dół. Tu mu podmienimy kabel. O, działa. Coś z pralką może. Łopatka. Może karma dla ptaków. Może, a tu coś mam? Półka na wino? Ha! Idzie po proszek. Niedobrze, jeszcze coś wziąłem. Dobra. Szczypce? Nie wiem. Nie wiem, czy mam szansę w ogóle to wygrać dzisiaj. Ale postaram się. Postaram się zrobić co tylko w mojej mocy. Idziemy na górę. Na dole chyba nic już nie zrobię. No co ja mogę z winem zrobić? Butelka czerwonego wina. Może naleję rybką to. Takie mam jakieś dziwne przeczucie. Ja sobie ten materiał będę ucinał. To jest seta, bo ten odcinek będzie bardzo długi. Butelka czerwonego wina. No nalejmy mu, powiedzmy, żeby rybki były Najmocniej przepraszam, mogłeś dostać zawału, ale ja jestem tylko, prawda, kawalarzem. Dobra, ale kręgosłup nie strzelił. Ja miałbym na to tylko 10 minut. No karma dla ptaków przecież. Nie wierzę, że nie. Nie rób mi tego. Woody. Kuleczki. No i co ja mam zrobić? No co? Powiedzcie mi co? Idzie do żelazka. Czekajcie, może tak. Nie? Może zdążę. Nie może. Dobra, poczekamy. Dobra, ludzie, pełne skupienie, nie pamiętam, czy byłem pod łóżkiem. Chyba tak. Trochę go tu zajmę. Wychodzimy z poduszka, idziemy na dół. Mamy dużo do zrobienia. Już troszeczkę się zorientowałem, co mam mniej więcej zrobić. Teraz tak. Jak to nie? Dawaj mi ziemię, dawaj łopatkę, dawaj mi ziemię. Co ja robię w ogóle? Daj mi łopatę. Give me łopatę. Jeb na kulkach. No tak bywa, cóż. Teraz tak. Rozwalamy mu odkurzacz. I tu podsypujemy dywan. Nie. Zrób to na spokojnie. Karol, nie śpiesz się. Tak. Tutaj mamy wszystko. Teraz idziemy do tego pomieszczenia, jakim jest kuchnia. Aha, tu mu zaraz potem rozłożymy takie coś. Zaraz wam pokażę, co to będzie. Teraz tak, jeszcze zapomnieliśmy tego proszeczku wziąć pięknego, prawda? Ciach. Dobra, schodzimy na dół. Teraz schodzimy na dół. Czy zdążymy to zrobić? Nie jestem pewien. Zależy, co on będzie robił. No właśnie, nie, zrobię to potem, bo idzie po proszek. Więc najpierw teraz pójdę tu. Albo nie, jeszcze załatwimy jedną rzecz. To za chwilę, aha, będzie teraz odkurzał, tak? Co tu jest tak brudno? I... Ciu, udusiłem dziadka, ja się kręcę. Nie chciałem. to moja wina, to naprawdę moja wina. Chyba tak. Dobra, dziadzia. Pójdę na górę. Jeszcze pójdę wyżej. No teraz pójdzie na dół do pralki. Tę pralkę też zaraz załatwimy. Znaczy musimy ją załatwić. Piję, uwaga! Już Karolek napojony. Napoiłem konia. Co? Nieważne. Płatki. Te płatki damy tutaj do żarcia. Płatki mydlane dla rybek. Mam nadzieję, że spieni im się akwarium. Byłoby miło. Przyjemnie. Teraz idziemy tutaj. Karmę dla ptaków. Dajemy... Aha, bo nie rozłożył ciuchów. Musisz zaczekać, że sąsiad rozwiesi tutaj pranie. No właśnie. Para pa pa pa. I on teraz idzie prasować, tak? To którędy on wejdzie? Tędy? Szybciej, 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 szybciej! Szybciej, kurde, zrób
dupę zdążę. Okej, teraz idziemy na dół. I on teraz się tu dalej będzie wkurzał. A my na spokojnie. Zejdziemy na dół. I tam będą pokazane te rzeczy, co się z nim dzieją. Także ja się zajmę tutaj. Teraz tak, szczypce. Każdy elektryk nosi w torebce. Chyba to mam rozwalić, nie jestem pewien. Tak, miałem rozwalić to. Butelka z winem. Butelka z... do pralki. Butelka z winem miałeś do pralki. No i to jest tyle, moi drodzy, to jest tyle. Tylko musi być rozwieszone pranie, prawda? Teraz to muszę zrobić w miarę szybko. A nie, bo on potem idzie po proszek. Błąd. Spienione. Na bańce rybka mu uciekła przez okno. Gra tak jak MC Pixel, widzę dla osób mocno zjaranych po prostu. No ktoś, kto wymyślał tę grę, czyli to tam jakiś Skandynawowie w każdym razie. Bo tak mi powiedzieliście, upominaliście mnie, że to nie jest polska gra, ja wiem, ale chodziło mi o to, że, że fajnie spolszczona, że jak wiesz, wiecie, jak dzieci łapią się za takie gry, to od razu widzą, mamy napisy, mamy kurde prawie że lektor, bo tam jedyny lektor to jest Harold Lochaber Redbury, czy tam Woody, który się cieszy, ha! To jest cały lektor, dzieci są bardzo z tego zadowolone. Także super sprawa, dobra, on teraz... Szybciej, okej, teraz pójdziemy na górę spokojnie, on teraz weźmie sobie to i pójdzie do praleczki na dół. Dwie rzeczy mu się staną, a potem ja mu rypnę to na pranie. Karmę dla ptaków, no właśnie. Dobra, zobaczmy teraz, co się stanie na dole. Ja i tak muszę czekać pod łóżkiem. Obserwujmy naszego sąsiada, który w niesamowity sposób zszedł na dół. Moi drodzy, opowiedział, cóż to za pralka? Czy to aby na pewno moje pranie? To wygląda w ogóle jak zmiksowane flaki. Nieważne, to miała być radosna seria. Dzieci, bawmy się. To nie są flaki. To jest wątroba akurat. Czy nerka, czy płuca. Rapper Barry. Okej, okay. Teraz co? Teraz muszę się napić. Rozwalona praleczka. Kręgosłup. Dzisiaj chyba trzeci raz. Nie jestem pewien. Dobra. Chociaż słaby poziom wkurzenia. No wiadomo, że łatwiej jest robić tak, że moi drodzy, wszystko sobie rozstawiamy, a potem dopiero czkamy, aż się wkurza. Ale to jest za trudne. Ten poziom jest wyjątkowo irytująco ciężki. Dobra, mój drogi sąsiedzie wieśku. Z dwoma włosami jak Eddie. Eddie. Na pewno widzieliście bajkę. Czy Eddie miał chyba dwa albo trzy włosy, nie pamiętam. No mieszam, w każdym razie teraz tak, pójdzie rozwiesić pranie. Kiedy on wejdzie do rybek, ja pójdę nasypać mu karmę dla ptaków na to pranie. A on... Czy ja wszystko dobrze powiedziałem? No tak. No teraz idzie do rybek. Grr, ja ci dam grr, ty. Jabolu. Uwaga. Szybko. Nie, zrób to szybciutko. Szybciutko to zrób. O nie. Czy jest szansa, że minę się z nim w drzwiach? Nie ma takiej szansy. Dlaczego? Pip. Okej, ludzie, wszystko załatwione, on się teraz będzie wkurzał. Dobra, złamany kręgosłup po raz nie wiem który w tym odcinku. Och, niech to szybciutko zrobi. Niech to sobie szybciutko posprząta. Tu teraz mu wyskoczą ciuchy. Jep. Połapał, zawinął się, kurczę, karimatą. Nieważne. Skończyło mi się picie. Niedobrze. O nie, gra, zminimalizowała mi się gra. Nie, już działa. Och, tak. Bardzo dobrze. Okej, on teraz idzie po żelazko. Dobra, no czyli mamy wszystko gotowe. 5. Potem będą rybki. Jeszcze tutaj coś jeszcze. Nie no, wszystko zrobione, wszystko gotowe. Dobra. Na pewno? Chyba tak. A jeszcze muszę mu żelazko przewrócić. Właśnie on idzie rozłożyć ciuchy. Tak, i teraz zaraz mu damy jeszcze tylko karmę dla ptaków na jedzonko. I mamy skończony ten poziom, masakra, bo już płatki mydlane wsadziłem do rybek. Co to się stało? Jego poziom wkurzenia będzie duży, będzie wielki. Także mamy szansę. Rabbit Barry, to jest najlepsze. Rabbit Barry, tam się w ogóle przez całe dzieciństwo mi się to kojarzyło ze wszystkim. Szybciej. To już nas nie interesuje, Woody, działaj. Taki się zleciały, my pod łóżko. I złamanki... Czyli po raz już nie wiem który, znowu nie wiem, muszę liczyć, zapisywać sobie te razy. Okej, rybki naprawione, teraz idzie ściągnąć pranie. Mamy poziom z głowy. Na szczęście.
A był ciężki, no, jeden z cięższych poziomów, jakie były w Sąsiedzi z Piekła Rodem, jeden. Kto ci nasypał fit na pranko? Trzy razy złamał kręgosłup pod koniec, dobre kombo. 94% i jest nieźle. Tak jest, Karol, tak co możesz tu stać, właśnie opierać się o telewizor, bo jesteś wolny. Zaliczyłeś ten poziom. Kolejny poziom, moda na sport. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchalem. Mógł wziąć siekierę i go uciąć, ale nie, to było niemiłe, wiem. Dobra! Dobra, zacznijmy ten poziom, ja za dużo gadam czasem. Ach, ten zniszczony mózg horrorami. Po prostu nie mogę, no sorry. 10 pułapek? No dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsza, co my tu mamy? Rolki, jakaś wstążeczka. Teraz zjedziemy szybko na dół. Będziemy musieli mu coś zrobić z hanklem, tak? Wiecie, po karimatę nie wiem gdzie. Tu nic nie ma, a tutaj? Obcinarka? Znowu obcinarka. I tutaj już mamy wszystko. No to co on robi na tej karimacie? Jakieś głupoty. Skakankę mogę wziąć? Taki wysportowany. No nie gadajcie. Yoga. Idzie schować książkę chyba. A w apteczce coś będzie ciekawego? Coś mamy. Jakieś pigułki. Sterydy. Uuu, no może być ciekawie. Idzie na batutę poskakać. Coś z rowerkiem mogę mu zrobić? Dam mu tu rolkę. Spieszą w innym... Wrotki lepiej się spieszą w innym pomieszczeniu. No dobra. To mu poobcinamy potem. Teraz... A, tu jest pies. Ja bym sobie tak, kurde, biegał. Nieźle. Dobra, bierzemy to mikser. Nie wiem, co z tym mikserem. Znowu kabel. Ale za późno go wziąłem. Za późno go wziąłem. Ale dobrze, a tutaj? Może jajko? Nie ma nic. Szkoda. O nie. Nie! Biegaj! Uciekaj, uciekaj! Zdążyłem? Nie! Ale to było niebre. To było złe. Dobra, myślę, w takim razie wracam do was za chwilę, jak uda mi się troszeczkę postraszyć sąsiada. Ponawiam i widzimy się za chwilę. Fip. Daj mi jeszcze mniej więcej, posprawdzałem sobie, co mam tutaj porobić. Znaczy, posprawdzałem, no długo to robiłem. Ja nie będę robił na 100%, bo to nie ma szans tego zrobić po prostu. Ja nie potrafię, jestem zbyt durny może. Zbyt mistrzowski może, nie wiem. Ale no mamy tak, sterydy, mamy kulki, mamy wrotkę, mamy wstążeczkę. Ja się udam teraz na dół, bo on będzie tu sobie działał na karimacie. Dobra, jakieś wygibasy robił, nie interesuje mnie to. Tutaj coś, nie? Idzie po książkę do jogi. Węgiel, mogę coś wziąć? Aha, tam nic nie ma. O, tu coś mam, halo? Co to jest? Sprężyna? Sprężyna przyda na... A to mogę mu przepierdzielić? Nie? Sprężyna przyda nam się. Na pewno nam się przyda sprężynka. Tylko teraz do czego? O, jeszcze tu muszę pójść szybko. Czekajcie, i stąd weźmiemy sobie tak, kabelek. Weźmiemy sobie ten oto kabel z tego oto kosza, z tego oto sąsiada Wiesława. Może się nam przyda. Teraz idzie pojeździć na rowerku. Ha! Okej. Okay. Idzie pośmigać na rowerku. Tylko którędy? Tamtędy na szczęście. O. Nic nie ma. Dobra, chwileczkę. Nie, wychodź. Woody. Dobra, zdążyliśmy. Super. To poplątane. Tytyry. Ty, skrzycz go najlepiej, pociągnij mu z buta w czoło. No tak będzie najlepiej. Dobra, to może mu rozwalę rowerek. Tak, udało się. Jeszcze na dole miałem mu od razu rypnąć odcięty kabel, żeby go prąd pokopał. Sprężynę tutaj. Okej. Okay. Teraz to. Tu coś też mam. Książka o węzłach? Podmieniłem mu książkę o węzłach. Książkę o węzłach z książką do tego, do jogi. To może być ciekawe. Sterydy. Do rybek. No idź do góry, kamero niewdzięczna. Być może tak właśnie. Jeb, ryby na sterydach, nie widzę tego. To mi się nie widzi. O, tu jeszcze mam coś. Jakaś piła. Znaczy piłka właściwie. W sensie taka do piłowania. I to mamy co? Piła do metalu. To się może przydać. Skakanka, zobaczmy jak tam na skakance. Rympu, kompu. Jak się zdziwił, się zaplątał. No tak, no co, jak się jest bez formy, to się... Robi głupoty. Dobra, teraz mamy jeden. To jest tak, on pójdzie po książkę, ja mu tu jeszcze rozłożę kulki. Kulki analne gejszy. Ciach. My stąd uciekamy. Ale pamiętaj nakarmić ryby, Okej, stąd wychodzimy. I co teraz?
Piranie! Ryba na sterydach. No. Lepiej sprawdzi się w innym pomieszczeniu. Dobra, zobaczymy. Teraz tak, tu wsadzimy sobie to. Tu damy wstążkę. Dałem mu książkę o węzłach, ale głupie. Oj, twórcy. Nie można tak robić. Pip. Dobra, tu damy to. Wrotki są... Sprawdzą się najlepiej w innym pomieszczeniu, no dobra. Dobra, idzie poskakać teraz na batut. Gumowa lina. Jep, sorry, nam się przepraszam. No lina tutaj, tak jest. Teraz w jakim pomieszczeniu mam dać mu wrotki? Może tutaj. Aha, czołem zahaczył o sufit. Można? Można. Zobaczmy, może wroteczki tutaj damy, co? Znaczy ja ją na właściwie. Tak, to wszystko. No i dobra, i teraz już się będzie działo. Rozwalony rowerek. Chyba wszystko zrobiłem. I... Aha, że miał taki monocykl. Czy to się nazywa monocykl chyba? Z takim jednym kołem. Dobra, wkurzaj się, łam sobie kręgosłup, a my już teraz popatrzymy na ciebie. Jak zrobić kamerę na sąsiada? Jest taka opcja? Nie, chyba nie. Chyba będę musiał jechać tak, wzdłuż. Dobra, rybki nakarmione, na dole będzie miał dwie rzeczy. Czyli wszystko. Wejdzie drzwiami? Dobre pomysły, dobre. Aha, dopiero po wejściu do domu się zmęczył. Ale gra jest porąbana. Dobra, idź sobie a ja jestem... W szafie? W szafie, dobra, wejdź do tej szafy z powrotem. Dziabnij sobie mikser. Tego, szybki ten, gajnerek. No i teraz idziemy z nim na dół. Czyli mamy tutaj elastyczna lina. To go kopnie prąd i jeszcze przepiłowana sztanga. Nic tylko burnejka po prostu polskiego YouTube'a. Wiesiu, pokaż co potrafisz, pokaż jak się ciągnie za elastyczne gumy. Wiesz co? Dobrze, może teraz napraw pralkę dla odmiany. Pokaż jak się naprawia pralkę, bądź prawda mechanikiem. Nie, nie, nie. Nie w ten sposób, Wiesiu. Dobrze, odłóż to wszystko. Złam kręgosłup jeszcze. Okej. Okay. Może pokaż nam jak się dźwiga 14 kilo. Tylko 14 kilo. Weź zwykłe 14 kilo na klatę. Tak żeby po prostu nic się nie stało, weź se dziabnij. Dziabnij se to. Okej. Okay. I pokaż. Teraz ciśniesz. Raz, dwa. Pip. Nie, 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 Wiesiu. Tak się tego nie robi po prostu. 94%. Dobra, mamy gotowy. Kolejny poziom. Dobra, Woody, zaliczyliśmy. 94% nie jest najgorzej, no myślałem, że będę robił to niżej, ale 94% jest naprawdę okej. Okay. Dobra mistrze, to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym odcinku zrobimy sobie Zrób to sam i Noc Myśliwego i będziemy kończyć sezon. Pierwszy sezon. Sąsiedzi z Piekła Radem, część pierwsza. Mam nadzieję, że się wyrobimy w następnym odcinku, bo ten odcinek zajął mi tyle czasu, że po prostu nie chcecie wiedzieć. Zostawcie łapeczkę, bawcie się dobrze, dzisiaj też dobijamy jakąś tam sumę. Ja się z wami żegnam serdecznym... Serdeczną mistrzowską cytryną, co wy na to? Na razie mistrze, puu! Na razie, pa! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.